Siemanko, witam Was na kanale Artur Wilanowski, ze mną Siwy, siemanko. Siemaneczko, siemaneczko. Powiedz, jak wrażenia po Twoim pierwszym występie na Grondzie? No mocne wrażenia. Dostałem przeciwnika z najwyższej półki. Lepiej się mi nie mogło trafić, po prostu, wiesz, ja mierzę zawsze wysoko. Dostałem Łazara, był jeszcze Scarface. Sądziłem, że zostanę jednego z tych dwóch. No, wylosowałem Łazara. Stawiłem mu opór. Chłopaki mi mówili, że była dobra walka, że wstydu nie było. Walczyłem do końca, no już dostałem na nos haka, no i po prostu nie byłem w stanie już dalej prowadzić walki, no bo nie widziałem nic na oczy, bo mi zaszły łzami oczy. Sędzia doliczył do 7, chciałem się pozbierać, no ale się nie dało, no niestety. A powiedz, duża różnica jest między kocami a walką tutaj na Grondzie? No w kocie trzeba być przygotowany na ten parter, no jednak tak, tutaj można się przygotować lepiej technicznie, boksersko, no i po prostu ma się to 3 miesiące czy ileś tam na to przygotowania typowo bokserskie. Są też rundy 2-minutowe, masz ten odpoczynek, no a w kocie no to jest po prostu, trzeba być przygotowany na wszystko, trzeba ćwiczyć parter, trzeba ćwiczyć kopanie, boks, no i trzeba być przygotowany, że można stracić ucho, no tak jak widzieliśmy niedawno, 2 tygodnie temu, jeden chłopak odgryzł drugiemu ucho, no i taka jest scena te w kocu, no po prostu kto chce tam iść, to musi być przygotowany, że może zostać kaleką, no ale są wariaci, tak jak my wszyscy tutaj, no, że jesteśmy na to, że się godzimy z takim losem. Powiedz, skąd w ogóle właśnie taka decyzja, żeby walczyć na te gołe pięści, już odchodząc od żadnych federacji, ale właśnie te kocy są zdecydowanie najbrutalniejsze z możliwych walk? Wiesz co, powiem Ci, że z moim atutem zawsze było siła ciosu, no i właśnie w rękawice na rękach, no to jednak amortyzują ten cios i zawsze tam chłopaki mówili, no gdyby tych rękawic nie było, to by był knockout na pewno, no i wiesz, kiedyś wpadł pomysł koc, kolega Wiśnia, na pewno go wszyscy znają, zaproponował mi, pomógł mi się tam dostać, no i dostałem się, tak samo Wiśnia pomógł mi dostać się tutaj, za co mu serdecznie dziękuję, no i tak to wyszło. No. A powiedz, czy widzisz jeszcze swoje miejsce właśnie tutaj na Grondzie, po tym przegranym pojedynku z Łazarem? Powiem Ci szczerze, że no mam kontrakt z panem Mariuszem, no i jestem jego zawodnikiem, no i co będzie, to będzie. Jeżeli mi da następną walkę, to chętnie. Widzisz, tam tutaj nie ma kalkulacji, tutaj dostałem Łazara, no musiałem wyjść się bić z legendą, no wiesz, mogłem dostać kogoś słabszego, z którym by wygrał, no ale walczyłem z Łazarem, wstydu nie było, dałem opór jaki mogłem, dałem z siebie wszystko, walczyłem do końca. Sądzę, że ze słabszym przeciwnikiem wygrałbym. Co będzie na następnym Grondzie, jeżeli dostanę walkę na następnej, nie wiem, nie mogę powiedzieć, mogę dostać chłopa jeszcze 20 kg od siebie cięższego, z którym będę się musiał bić, no i trudno, taka jest scena Grondy. Tutaj jest Polska, tu się bije, tu jest Gronda. A powiedz mi, czy spodziewałeś się właśnie, że Łazar będzie Ci obijał te doły, bo myślę, że one były kluczowe tak naprawdę dla Waszej walki i wtedy mógł skończyć właśnie tym podbródkowym. Wiesz co, ja sądziłem, że on wpadnie we mnie z hakami, no i byłem przygotowany właśnie, żeby się szczelnie bronić, schodzić nisko, no i to robiłem, no a że zeszłem nisko głową, zapędził mnie do narażnika, no i wyszedł mu hak na nos. To nie był cios nokautujący, no po prostu zaszły mi oczy łzami, nie widziałem nic na te oczy, mogłem dalej walczyć, tylko że nie widziałbym nic, no sędzia doliczył do 7, chciałem wstać, ale już było za późno, no. No Łazar to Łazar, no kto go zna, kto siedzi w temacie, kto wie co to jest Gronda, wie kto to jest Łazar, legenda, no. Trudno. Jasne. Ja w takim razie życzę Ci szybkiego powrotu tak naprawdę do zdrowia, żebyśmy mogli Cię tutaj oglądać częściej, bo myślę, że właśnie w kocach też pokazałeś bardzo mnóstwo charakteru i te walki są no naprawdę najbrutalniejsze. Wiadomo, tutaj inna formuła, ale myślę, że to jest kwestia przestawienia się na nią. No tak, tak jak mówię, jeżeli będzie mi dane, jeżeli pan Mariusz, który też dużo mi pomógł mi się tu dostać, nie znał mnie, dał mi szansę. Jeżeli będziemy chciał z powrotem, jak najbardziej wracam,
i robię swoje, dam siebie wszystko. Nieważny jest wynik, kto przychodzi do Grondy, kto wychodzi tutaj na ten ring, czy walczy 15 sekund, czy walczy 30 minut, jest zwycięzcą. Po prostu to jest Gronda, najlepsza liga w Europie, nie ma mocniejszej ligi. Jeżeli ktoś siedzi w temacie, wie co to jest bare knuckle, bez rękawic sport, oglądał angielskie, oglądał amerykańskie federacje, to nie ma podjazdu, po prostu to do Grondy, tutaj jest elita po prostu. No. Dzięki wielkie jeszcze raz i dużo zdrówka. Dzięki wielkie, pozdrawiam wszystkich górali z Żywca, pozdrawiam rodzinę i dziewczynę.